Czołem, brygada. Jesteśmy ponownie na kolejnym wypadzie z magnesem neodymowym. Jesteśmy na miejscówce, gdzie byliśmy ostatnio, czyli pod tym śmiesznym takim małym mostkiem, gdzie już jest nieczynna linia kolejowa. Ale byłem dzisiaj troszkę dalej zobaczyć, co się dzieje dalej z tą linią. I ta linia, moi drodzy, jest remontowana, także będzie śmigać dalej. Także będziemy sprawdzać po remontach, co tu się będzie działo. A na razie wracamy do łowienia. No i moi drodzy, tutaj nie trzeba było długo czekać na fanty. Tutaj wpada taki kawałek rurki od jakiegoś narzędzia rzemieślniczego. Tutaj już jakaś rurka wpadła, jakiś kawałek podkładeczki. Także nie wiedziałem mniej więcej od której strony się zabrać, więc zabrałem się tutaj. No i tutaj już coś znowu czuć, że pod głębinami jest. Jednak trochę się z tym pobawiłem. I patrzcie, co to wyszło. Taki zbrojeniowy pręcik, bo co to innego by mogło być. O, a tu wyszedł wkręcik kolejowy. La 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 la. Ale się szarpie, 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 szarpie. I co? I podkowa. Na szczęście znowu. Ostatnie 5 albo 6. A dzisiaj już pierwsza. Jaka elegancka, ładna. To była stajnia na 100%. No. Poszło, poszło. O. O. Co to jest? O matko boska, co to jest? Co to jest? Coś takiego? Zawias jakiś? A to rula. O, kawałek rury zatopionej całej. Tutaj coś walczyło, pod kamieniami walczyło. A co? A wkręcik kolejowy. Nasz koleżka. O, tutaj coś. O, co to? Takie coś. I pełno meteorytów. Ale to w tym miejscu bardzo spotykane. O, i gałęzie metaliczne. Śmiesznie, bo w tych woderach są noski metalowe. I często mam tak, że mi gdzieś złapie magnes je. Mi się daje, o, ale zdobycz. Ciągnę, ciągnę, a to moja noga. Coraz mniej sygnałów. Coraz mniej jakiegoś zoomiksu wychodzi, takiego konkretnego. No nie wierzę. Moi drodzy, patrzcie. Kolejna podkowa się trafiła. Tutaj coś większego teraz. O! Ha, ha, ha. Mamy podkowę z czymś. Chodźmy tutaj. O i hop! Mamy coś takiego. A tu mamy podkowę. Kolejną dzisiaj, drugą. Tutaj czuję, że chyba jakiś gabaryt w końcu poszedł, patrzcie. Wow! Co to jest? Co to za potwora wyciągnęliśmy? O! Chodź, chodź. O! Opa. O! Nie mam pojęcia, co to za ulep. Takie coś. Kawałek metalu. A tu? No i też blacha. Taka o. Do kolekcji. Teraz. Taka rurka. Rurka? Może to była rurka, ale jakaś spłaszczona. Lecimy dalej. O. Mamy taki kawałek blaszki. Bąble idą, to trochę się ruszę. Poszło. Poszło, poszło i opierdził jaki ulep. Ach, rewelacja. O, widzicie? Takie coś. Jest to kawałek blachy. No tu też chyba. A tu już taki chyba cieńszy. A czy nie?
Czy mi się wydaje, że to może być podkowa? Sprawdźmy. Jeszcze teraz tylko konia mi brakuje i można kłuć. Hej. No i tutaj znowu coś szarpie. O! Co my to mamy? Taka kulka. O, i taka ruła. Heh. Się dawało całkiem z innego, całkiem większego. A wyszła ruła. O, kto to szala? Przepraszam, to to za strzelanie? Co to za straszenie łowiących? Jest sezon, więc łowiących nie wolno straszyć. Okej, moi drodzy, tam dalej nie pójdziemy na razie. Jest strasznie grząsko. Nogi mi się zapadają, nie wiem, czy nie będzie w końcu taki moment, że ja tam nie zostanę, a tego bym nie chciał. Ale tutaj patrzcie, o, pod nogami. Kolejna podkowa. Widzicie? A szedłem niby. Się wydaje, że dokładnie człowiek sprawdza. Ale zawsze się gdzieś coś pominie. Chociaż tu, tak jak mówię, no jest sygnał, a sygnałów. O, tu jakiś następny znowu. I co mamy? O, taką kolejną rurę. Tam mam jeszcze, o, widzicie? Dwie następne do obstukania. Poszło, poszło. I co my tu? Ja pierdziu. Kolejne podkowy. Tu ich są dwie. Podkowolandia. No tego bym się nie spodziewał. Jak jedną się trafiło, to pamiętam, że taki podjarany byłem. A, podkowa, zajebiście, szczęście na magnesie. No ale tutaj to już chyba wyczerpałem limit. Tutaj, a tu jest kolejna ruła, znaczy ruła. To jest, o, od tego mostku mi się wydaje taka bariereczka. O, na kupę. Tu proszę. Kręcik kolejowy, śliczny, pyszny. O! Stopeczka kolejowa. O, żeby coś złapało. Proszę. Jakby od kosiarki taki. Świder, a nie, bo tu jest do wkręcenia. Jeszcze coś innego. No, moi drodzy, to jest urobek na tą chwilę. Ja sobie muszę od razu to wiaderyczko z tymi moimi rzeczami znieść. Tu lina oczywiście zajebiście. Nie wiem, czym ja tego tą rurką nie robię, co mam. No ale. Ale. Będziemy teraz nad tym myśleć. Co odstukać, to teraz muszę. Nie ma co zabierać tych kamieni ze sobą. Pierwszy podskukanie jest o taki kątowniczek. Tu jest taki. Tu mamy. Proszę. Tu jeszcze ta nasza podkowa jeszcze jedna. Elegancka. Tu jest druga. O. Jest takie coś. Przy tym jeszcze. To nie mam pojęcia, co to jest, ale to, o, ale jako wytarta. O! Na kawałki poszła niestety. No, ja już domik poznosiłem. Teraz sobie chodzę i zbieram po kolei jeszcze rzeczy. I patrzcie, co tu jeszcze w wodzie na mnie znowu czekało. Opa! A tutaj, o! Taki śrubosław na nas czeka. Ło! Co tutaj wytargaliśmy teraz? Proszę, dziabąksa. Tutaj, opa. Tutaj nie mam, a to jest klucz? Chyba od klucza taka końcówka, jupirdziu. Tak mi się wydaje przynajmniej. To tutaj. No i tu mamy dziabąga. Teraz kudeczka, proszę. Kudeczki nie było jeszcze w tym roku. No taki mostek, że po prostu no coś wspaniałego. Trochę kolejówki, ale bardzo dużo takich artykułów codziennych, których ludzie używają. A tu?
Dwa wkręciki naraz. Jak to się stało? Przecież ja tu wczoraj sprawdzałem ten rower. Ktoś tu przyszedł i dorzucił z powrotem. Ale tu coś złapało znowu. Kurka, przecież to jest prawdopodobne. Dziabąk znowu, no. Coś poszło? Poszło. Nie. Taki kawałek jakiś. Z klamką? Drzwi? A drzwi znalazłem! Okej, moi drodzy, oddaliłem się tyle od tego mostku. Chcę zobaczyć tutaj dalej. Też coś wychodzi, bo jeśli tak, to już po prostu cofnę tam jak najdalej od następnego razu i od początku będę robił. Co? Moi drodzy, podkowa. Czyli jeśli tutaj jest podkowa, to no nie ma opcji, to musiało być z koniami związanymi, no. Chyba, że ktoś nie lubił podków i postanowił, że je tu wszystkie wyrzuci do tej rzeki. Coś tu mamy, taki kawałek blachomierza. No i jest coś. Jest dziabąk. Robimy drugą bazę. Pyk. Jest. Wkręcik kolejowy, next one. I tak, moi drodzy, powoli będziemy się zwijać. O! Trololo, ale najpierw trochę pomalujemy, zanim pojedziemy. Tego kurde jeszcze nie grali. Bałek do malowania. O! O! A tutaj mamy kręcika, wypisz, wymaluj kolejowego. Powoli będę się zawijał, bo dzisiaj niedziela, to pasuje jeszcze spędzić czas z żoną, z dziećmi. Z kręcikiem już czas spędziliśmy, z magnesikiem też, także fajnie. Jak ja się cieszę, że się sezon zaczął. Ach, uwielbiam. Najlepszy sposób na relaks, jaki sobie mogłem znaleźć. No, to ile cię prosić może było, żebyś wyszedł. Kręcisławie? I guess so. Ach, taki o, z czymś tam. Proszę. I jeszcze wkręcik jeden. And another one. I jeszcze, jeszcze. O! A teraz tam co wyjdzie? Spod tych gałęzi. Wow! Yo! Check this out! Jakie kółeczko, jakieś od czegoś, jakieś maszyny? O, pierdziu, elegancko. Hopa. Zobaczmy, czy coś pod gałęzią jeszcze w takim razie się tam kręci. Że ja cię stąd wyrzucił w ogóle. O, tu na brzeg, co? O, się powylegiwuj. Wyleguj. O, cię kręcę. Ancymonie Pieruński. Co to jest? Zawiasy od drzwi? Mogą być. Ale tu gałąź skrywała. Zaraz przy tym miejscu, gdzie ja schodził do tej rzeki. Poszła. Ło! Chrystusie! Czy to jakaś część od samochodu? Czy od kolei? Jo pierdziu. Co to jest? O! Jest! Jak pięknie się błyszczy, matko boska! Piękny fancior! Jeszcze. Tym razem kręta kolejowego, kolejnego. Pyk. Chodź, chodź. Co to? O! Gabaryt. I opierdził znowu coś takiego dziwnego, śmiesznego, co jeszcze nie widziałem. I opierdził. I opierdził. Weź to odczep. No. Pisać znawcy, co to jest. Ja tu trochę obstukam później, ale nie mam pojęcia. A moi drodzy, ja już jestem przy samochodzie. Już sobie troszkę fantów poznosiłem, bo na dzisiaj już koniec.
A dzisiaj miejscóweczka też oddała jakieś 3 pełne wiaderka chyba będą. A że to jest na plusik. Opa! Że miło czas spędzony. O, tu są te śmieszne drzwiczki. Opa! Dziabąg. Że ja idę przyniosę resztę fantów. A my co? Widzimy się na podsumowaniu. Jeszcze oczywiście wróciłem się, żeby pozbierać śmieci, które zalegają. To co zawsze widzę, zawsze ze sobą wezmę. No i witajcie moi drodzy na podsumowaniu. Jest tego też sporo, ponownie z tej samej miejscóweczki. Patrzcie, takie oto koło. Tutaj były te drzwiczki z klamką, ale klamka przy obstukiwaniu mi się uwaliła. Jak widzicie, są dwie podkładki. Są tutaj stopeczki. Tu jest ten zabrak taki śmieszny. Rurki, rureczki, nakrętki, podkładeczki. Tu są takie śruby. Tutaj lecą kręciki kolejowe. Tutaj są dziabągi. Tu jest koło zębate i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Moi drodzy, znowu mamy 7 podków. Także w sumie 14 podków z jednego miejsca. No, jeszcze coś takiego mi się nie udało. Ale jest pięknie, jest fajnie. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się na następnej miejscówce. Tymczasem.